Witam uprzejmie wszystkich sympatyków serii Resident Evil, zbłąkane dusze, jak i wiernych fanów kanału Resident Evil Polska. Z tej strony kłania się przed wami Mr. Reveal i zapraszam do serii z Resident Evil 4 Remake. Jak sięgacie pamięcią, jeśli śledzicie kanał, dobrze wiecie, że swojego czasu już rozpocząłem Let's Play, jednakże porzuciliśmy go na rzecz trybu profesjonalnego. Jest to spore wyzwanie, gdzie wydaje mi się, że jestem w stanie to uciągnąć. Ale jeśli jesteście mocno również zainteresowani moimi reakcjami na dane sytuacje, na przykład sceny z handlarzem, odsyłam was gdzieś tutaj do filmu, odnośnik do filmu a propos niepublicznego, tam widnieje i tam zobaczycie, jak to wyglądało. Nutka nostalgii, piękna sprawa. Polecam. Tymczasem start the game, nie ma co przedłużać, tak jak obiecałem. Main story, new game, tryb profesjonalny. Ja na ten moment się wyciszam, znikam i wracam przy faktycznym już gameplayu. September 30th, 1998. It's a day I'll never forget. The cop inside me died that day. And that night, Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. The training, punishing missions, nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night, the pain, even for a second, this time, it can be different. It has to. So tell me, Yankee, why did you come to this horrible place? As close to nowhere that I've ever seen. Let's just say, looking for someone. That someone must be very important, huh? The chief gave the orders himself. Help him, he said. I'm sure your boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. Maybe you did. You have a strange sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret. Just between us. A lot of people have gone missing around here. And it's been that way for a while now. Well then, it should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. Nature calls, huh? I'll be right back. Yeah. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? You smoke? Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí?
He sure is taking his time. Did he fall in? Maybe you better go and take a look. Oh, watch the car. Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. Gęsty, mroczny wręcz klimat unosi się w powietrzu. Zbyt wiele nie będę miał tutaj do dodania Rezydenci Zła względem na przykład wersji demonstracyjnej. Z tego co możemy zaobserwować, jest tu El Policajo, który już uderzył w kimono. Nic ponadto. Ale będziemy sobie przypatrywać się uważnie jakimś interesującym rzeczom, momentom, które czwarta rezydencja odświeżona zła ma w sporej większości do oczywiście zaoferowania. Tymczasem pędzę do przodu. I a propos, nie tracę czasu, ale już możecie zaobserwować, jak to się mocno zmieniło względem El Clasico. Graficznie oczywiście przepaść. Ale już to, jak same lokacje są też inne. Niby stare, ale tak naprawdę, no, odrobinę odmienione, zmienione względem klasyka. Okej, strach się bać. Trzeba znaleźć zaginionego policjanta. To mi się bardzo podoba. Lubię takie właśnie rzeczy, które potęgują strach, klimat, mroczność i specyficzną aurę miejsca. Chociaż sam przyznam, że Resident Evil 4 Remake aż tak mocno nie straszy. Kilka ma takich jumpscare'ów, ale nie na tyle, żeby sralutać pod siebie. Sorry to barge in like this. Busco a un policía. Vino aquí. Viviremos contigo por siempre. Porque en los kolega Leo szybko rozprawił się z staruszkiem, dupnął, że aż miło. Zauważcie, że wieśniacy również doceniali cudowne właściwości ziół. Czerwone, żółte, wszystko by się to na ten moment przydało, brakuje tylko zielonego, ale zapewne już tutaj właśnie El Ganados Los Pesdos wrzucił zielone ziółko tam, gdzie trzeba. I pichci, kurły synów obcych. Nie ma to jak świeże mięsko. Znaka właśnie policjaja. My już dobrze wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, gdzie on jest i jak marnie skończył. Situation.
musicie mi też wybaczyć, rezydenci zła, ten drobny pośpiech, ale jest wiele naprawdę do pokazania, a nie chciałbym tutaj przedłużać i pokazać wam dalsze sekcje odświeżonej czwartej odsłony Resident Evil. Na tych pajaców nie ma co tracić czasu przede wszystkim, ale również i rzeczy, które mamy w ekwipunku. Każda pestka na trybie profesjonalnym jest na wagę złota, a i stan noża również pozostawia wiele do życzenia. Bruce, this is Gondor 1. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. I'll let myself out. Pani Hannigan to takie ostre 10 na 10, ale odnoszę drobne wrażenie, że te okulary, które miała, to jest taki detal, drobnostka, na który ja oczywiście zwróciłem uwagę, gdyż Ada Wong Fifonge w czwartej klasycznej części nosiła takie przy pierwszym spotkaniu, tak, z Leonem, jak sięgacie pamięcią, pierdyknął z nich flashbang Leosiowi na oczy. Takie te okularki, bardzo takie charakterystyczne i podobne. Ale okej, mniejsza z tym, mniejsza o to, pora pobudzić instynkt survivalowca w sobie. Więc każdy ma własne taktyki, tak, na przejście danej gry. Nie mówię tylko o Resident Evil, o danych segmentach. Więc na ten moment wykorzystamy sobie tego podstawowego handguna na wypierdzielenie tutaj w kosmos kilka kruków i kilku ganadosów, a ile się uda. Nie będę tutaj przeładowywał i zaraz wrócimy sobie jeszcze do tej maszyny do zapisywania stanu gry. Spokojnie, wszystko po kolei, idziemy zgodnie z planem, więc zapraszam tutaj do Ktanga. Już nie siadło tak jak chciałem, ale okej. Jednego drobnego hita możemy przyjąć na klatę. Istotnym jest, żeby jak najwięcej tych środków leczniczych sobie zostawić na późniejsze segmenty. Tymczasem, jeśli zainwestowaliście w dodatkową zawartość, na pewno zgarnęliście również dodatkowe bronie. Ja osobiście nie pokusiłem się o pełen pakiet, więc tylko dorwałem Sentinel oraz Skull Shakera. Wymienimy sobie podstawowego handguna na Sentinela, z racji tego, że ten podstawowy dla mnie to jest taki mini gniotek, zapewne jedna z najmocniejszych broni w grze, ale nie czuję się z nią dobrze. Jeśli chodzi o Skull Shakera, weźmiemy sobie go później, gdy już zdobędziemy szoguna tego właściwego w wiosce. Zagramy i rozegramy ten fragment, jak Pan Bóg przykazał, więc zostajemy tylko z pistolem na ten moment, ale spokojnie. Ze wszystkiego sobie pokorzystamy. Okej, okay, zaraz i tego, że te mnie kurwy syn drapnął, to będzie trzeba pewnie jedno zioło wykorzystać. Nie ma co tutaj wykorzystywać szpreju, ale wiadomo, no, sytuacja będzie nas pewnie do tego zmuszała, żeby go użyć. Ale zobaczymy, jak to wszystko siądzie. Czy ten pan mnie widzi?
Skąd sta? Prosty sposób, kurwy syna, żeśmy zmietli z planszy. Radlo, to jestem ja. Co ty tutaj robisz, kolego sympatyczny? Siadło. Nie aż tak idealnie, ale w miarę sensownie. Zależało mi na tym, żeby właśnie zdobyć tutaj flashbunga, zioło. Wszystko się przyda, wykorzystamy, chociaż im więcej wyciągniemy z sekcji tutaj wioskowej, tym lepiej w późniejszym segmencie dla nas. Więc dobra, każdy ma swoje taktyki, ja mam swoją. Na ten moment postaramy się wyorać jednego pana piłaszka. Dwóch wydaje mi się, że nie ma co sprowadzać na świat. Nie jest to warte zasobów. Nie ma to jak z ręce rozpalić dobrego grilla, prawda? Okej. Starsza nam tutaj persona zmierza ścieżką, którą ja muszę przeciąć. Więc dobrze by było, gdyby nas ona tutaj zbytnio nie dojrzała. Ale postaram się ją ubić, jeśli się uda. Kto jest ta, to jestem ja. Jeden pionek z planszy zdmuchnięty. Weźmiemy jeszcze ziółko. I dobierzemy się tej tutaj pani do dupala. Tak, to ja. Hello there stranger, it's me. I dobrze, pora rozpocząć to tango. Zapraszam do bingo. Na moich zasadach. No, na tym poziomie trudności piłaszek jest napalony jak baranie jaja na nas. Więc trzeba reagować. Grunt to adaptacja, szybka realizacja. I trzeba pozamiatać kurwy synów. No jakoś w miarę przyzwoicie. Zobaczmy tylko, czy wszystko mam pięknie przypisane, tak jakbym chciał. Zgodnie z moim schematem, dobra, na ten moment jest w miarę akceptowalnie. Nie ma kurwa, na żarcie trzeba zarobić. Pozwolicie, że ja tutaj się skupię i zbytnio nie będę się odzywał. Pogadamy sobie, jak załatwię już tutaj tych bad motherfuckerów. Widzicie, każdy cierpliwie, spokojnie czeka, aż dostanie w pierdziel. To im się chwali. Dobrze przystanąłem, dobrze zrobiłem. Ogarnąłem, kogo trzeba. Matablo! Not today, not this time. Mam nadzieję, że krówka tam zrobi troszeczkę im gangbang. Dziadyka już czeka, żeby dobrać się do mnie. Ale nie damy mu tej satysfakcji. Na świeże młode mięso również musisz kurwy synu zarobić. Tu piłaszek troszkę może być naszym sprzymierzeńcem. I troszkę ich tutaj posmyrać po jajeczkach, jak ja to się zawsze śmieję i mówię.
Na ten moment skupiamy się najbardziej na nim. Ale musimy też pamiętać, żeby nie dobrali nam się do pewnej części ciała, która jest z tyłu. Kurwy syn, jak trafił. To mu się udało. Wykorzystujemy jedno, prawie i tak się leczymy na full, więc jesteśmy na plusie. Dobra, było spoko, było akceptowalnie. Bardzo dobrze w celowaniu właśnie na tym poziomie trudności. Next, please. Jakieś ammo bym chętnie przytulił. Ale nic nie ma. O, było blisko. Jakieś nieprzewidywalne rzeczy tu się dzieją. To już powinien być definitywny dead. Z mojej strony. Ale trochę fart działa na moją korzyść. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja właśnie bardzo chcę ubić tego kurły syna. On nie chce ze mną współpracować. Siadło. Jakoś tam siadło. Patrzę wąt, kurły syna. Okej, okay. Podstawowy plan wykonany. Teraz grunt, żeby nie dać się ubić. Po mojej myśli. La campana. Alguien me defiende. Él nos invoca. Where's everyone going? Bingo? Intensywna walka za nami, rezydenci zła, przynajmniej w tych pierwszych sekcjach czwartej części rezydencji zła. Condor 1, I've identified a route to the lake. Look for a large windmill. There's a path on the far side of it. Windmill. Copy that. And be careful. Roost out. These people are sick. Nie oznacza to oczywiście, że możemy spuścić gardę. Trzeba być cały czas czujnym. Bo wiele niebezpieczeństw się czai tuż za rogiem. Ale w tym momencie możemy czuć się swobodnie i wyzbierać to, co trzeba. Sporo ammunition, sporo pewnie również monetek zostawiłem. I na pewno zapytacie również, czy możemy dzwon kościelny jakby uruchomić wcześniej. Niestety z podstawowym handgunem, przynajmniej mi się to nie udało. Zapewne jakieś wariaciki są, które może gdzieś tam kąt znajdą.
żeby przyspieszyć ten dzwon, ale wiem, że na New Game Plus możecie wykorzystać snajperkę, którą zakupiliście wcześniej i wtedy ominąć tą sekcję. Jest bardzo, przepraszam, wiele takich sztuczek, drobnych trików na ominięcie niektórych sekcji gry. Ale to może w swoim czasie też będziemy wykorzystywać. Dobra, tak. Tutaj mamy wszystko wyzbierane. Jeszcze chciałbym zajrzeć Tiu Ammunition do handguna. Dzięki właśnie tej mojej podstawowej walizce mamy zwiększony drop do amunicji, a propos do pistola. A więc to też jest istotne. Później może postaramy się polować na coś bardziej ambitniejszego, ale zobaczymy. Zobaczymy, co nam gra zaoferuje. Tymczasem trzeba bazować na tym, co po prostu jest. Złomix, jako od pana Heisenberga z Village. Wszystko się przyda, wszystko wykorzystamy. Szybki rzut oka na mapkę. Chyba jeszcze możemy zajrzeć tu. Właśnie, nie ma klucza. Nie, dziękuję za takie... za takie niespodzianki, to ja panu podziękuję. Takich momentów całościowo raczej w Rezydencie nie uświadczycie, że coś tam gdzieś tam skądś tam wyskakuje. No, ale zdarzają się. Zdarzają się. Więc na pewno zaskoczenie czasem, momentami będzie. Stąd bym się postarał zestrzelić ten dzwon, ale się nie da, kurwa. Nie można nigdzie czuć się bezpiecznie. Jeśli byśmy tutaj bryknęli, to tam w oddali właśnie nam majaczy tutaj wieża z dzwonem. No ale nie ma co, z handguna nic tutaj nie porobimy. Szybki reload. Piękne jest to, że właśnie w komorze mamy jedną dodatkową pestkę. Zawsze ta jedna pesteczka może decydować o naszych losach. Rubin chwali się, przytulę, a i owszem. No i chyba to wszystko, co teraz w tym momencie możemy zrobić w wiosce. Do wioski jeszcze wrócimy. Jeszcze tą szafeczkę postaramy się otworzyć. Tymczasem farma. Młyn. Farma to też również istotna dla nas w tym momencie lokacja. Musimy tutaj dorwać 5 medalionów. To dla mnie na ten moment jest bardzo priorytet. Ale zanim weźmy sobie właśnie a propos taniej podróbki skrzynki tego szoguna. No, niech będzie. Na takiej zasadzie na razie to ustawienie. Burdelix będziemy sobie ogarniać za jakiś czas. Jeszcze nie moment. Not this time. Chciałbym, żeby jakaś kurka nam tutaj dropnęła jakieś jajeczko. Ale chyba aż tak szczodrzy do podzielenia się nie będą. Trzeba uważać na zwierzątka, żeby ich nie stresować. Bo mogą nam zrobić z dupy jesień średniowiecza. Mam tu już niektóre rzeczy obcykane, ale i tak nie czuję się swobodnie. Nagrywki, profesjonal, z tym nie ma przelewków. Przelewków. Dosłownie i przenosi. Jak najwięcej ammo chciałbym teraz wyrwać, ale... Zobaczymy, jak to siądzie. Ach, jak już tutaj żeśmy odpalili, to może sobie poukładajmy. Możemy mieć dostęp. Staram się unikać teraz na samym początku miksowania czerwonego z zielonym. Jeśli za bardzo mnie poorają, to wtedy będziemy coś kombinować. I chciałbym, żeby teraz właśnie kurki dropnęły mi jajkami, byśmy się troszeczkę podleczyli, tak żeby nie musiał wykorzystywać tego zioła. Ale zaraz wejdziemy w posiadanie. O, a propos, jedna jakaś kureczka taka, która się nade mną zlitowała.
Wejdziemy zaraz w posiadanie ciekawego kwiatuszka, który rozwinie troszeczkę nasz pasek zdrowia, więc wstrzymuję a propos koni, których tutaj w grze nie uświadczymy. Medalion poproszę, przyda się. Uważaj z tym strzelaniem. Jak za dużo to się zwierzątka wkurzą na nas. Ale warto też pamiętać, że zwierzątka możemy wykorzystać na swoją korzyść. Na przykład możemy je postrzelić i z automatu one będą atakować również Ganados. Mamy drobną wzmiankę właśnie a propos o zadaniu od samego kupca. Troszeczkę żeśmy już uprzedzili jego misję. Wejdźmy tu. Tu lokacja kompletnie zmieniona. Względem klasyka. To jest piękna rzecz, którą pokazał mi mój friend Marcinus, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Oczywiście ten dynamit możemy wykorzystać później i postaramy się zrobić z niego użytek. El voilà, żółte zioło, już zapewne wiecie, o co mi chodziło, więc leczę się tutaj i leczę się prawie że na full. Więc to jest dobry taktik po szturmie w wiosce, który w sumie notabene to Leoś przeprowadził, a nie mieszkańcy wioski na nas. Możemy to tłumaczyć dwojako. No i młyn niczym Lorda Morrow. Będzie trzeba tutaj coś pindolić. Teraz o to zadbamy. Ale tymczasem trzeba by było jeszcze tutaj jedną panią wyeliminować, żeby nam zbytnio nie bruździła. Tasai, come to me. Kutwa w stereo, jednak jest. Stary dialog z klasycznej serii. Okna to bardzo, ale to bardzo nam ułatwiają tutaj właśnie szarpanie się z tymi kurwysynami. Ktoś tam jest. Pana Minotaura idzie ładnie tutaj obić. Na ten zamach, kurwy syn. Czekajcie, czy my mamy właśnie przypisanego? Nie mamy przypisanego szoguna. El voilà! Pięknie pozamiatany! Tak jak trzeba i potrzeba, jak sytuacja tego wymaga. Patrzę, czy mnie tam pod bokiem nie podchodzą. Nie siadło tak jak chciałem. Liczyłem na to, że zdążę dobiec tutaj do Plagasa. Ale nie. Konio. Co mi się podoba właśnie tutaj w remake'u, że cały czas nieustannie czuć tą presję, którą Ganadosy na nas wywierają. To jest Bloodyful, to jest coś przecudownego, za co ja szanuję twórców. Nie dość, że ten element horroru to i wzmożonej
akcji występuje. Minotaur pięknie wysprzątany. Ja tutaj oczywiście pieję z zachwytu, spuszczam się nad tym, jaki jestem fajny i doskonały. Przepraszam was za to, ale stwierdziłem właśnie tutaj z moją ekipą, że po prostu lepiej rozkminić fajnie gierkę. Przychodzicie tutaj, żeby liznąć zagadnień fabularnych, które staram się poniekąd wam tutaj przekazać, ale czym bym się różnił od całej reszty właśnie Jupiterów, którzy wrzucali giercojkę zaraz po premierze. W sumie niczym, a tak tutaj przynajmniej coś ciekawego można wam zaprezentować. Oczywiście nie ujmując tym youtuberom, którzy grę nagrywali wcześniej. Niektórzy naprawdę fajnie to przedstawili w swój specyficzny, humorystyczny sposób, jak i profesjonalny. Więc nic im nie ujmuje. Ja mam swój styl, swoją zajawkę, swoje natchnienie, jeśli chodzi o Resident Evil. Dobra, nic więcej tutaj raczej tak mi się wydaje, nie znajdziemy, nie dopadniemy. O, jeszcze tutaj, pardon, dobra, zioło by mi umknęło. Ale jeśli coś bym pominął, będę bardzo ogromnie wdzięczny, jeśli mi napiszecie w sekcji komentarzy. Zapewne będę z wyprzedzeniem możliwe, że jeden odcinek lub dwa do przodu. Ale zawsze z tych rad postaram się skorzystać, jeśli coś mi umknęło. Dobra, odpalmy te wrotki. Co jak co, ale zabezpieczenia mają za je fucking beastę. Wszystko to ładnie jest ze sobą zgrane. Też tutaj szapoba dla twórców, że ogarnęli to jakoś tak przyzwoicie, w miarę logicznie, sensownie, gdzie w prawdziwym życiu z chęcią byśmy kupili taki rozstaw. Tak, tutaj się fajnie odcinają mieszkańcy od wszelakich zagrożeń w postaci tutaj bram w głównej wiosce, jak i na farmie, jak i tutaj most, który prowadzi do kluczowych również miejsc całościowo wioski. If you know what I mean. Ach, domek, chałupka, do której chciałem bardzo mocno wbić przy okazji nagrywania po raz pierwszy. Oczywiście mamy taką możliwość, żeby tam dojść, ale to wszystko w swoim czasie. Na ten moment wszystkie skrzyneczki, wszystkie spinelki zgarniamy dla siebie. Ammunition jest również istotne. Bardzo szanuję za te detale w postaci właśnie sprawdzania, czy Leoś ma jakieś ammunition w magazynku. Jest to troszeczkę randomowo, ale czasem się udaje, że właśnie sprawdza, ile ma pestek w komorze. Musi być Leosiu drogi. Tu czyha na nas drobne zagrożenie, które ja postaram się uniknąć, jak w El Clasico. Może nam się zrolować kilka kamieni na łeb, ale też już tu bardziej logicznie jest poprowadzone. Z szoguna warto sobie postrzelać właśnie w takich pojedynczych pajaców, żeby nie marnować zbytnio dużo amunicji i od razu warto im napindalać w banieczkę. Wtedy pięknie jak arbuzy się rozpindalają. Już panowie, idę do was, spokojnie. Jeszcze jakaś pani na dokładkę na deser. Popętana przez szatana. Szmal się przyda. Więcej, daj ta więcej, bo wciąż mi mało. Monetki, monetki to coś, co się przyda. Na trybie profesjonalnym chyba z tego, co kojarzę i z tego, co sięgam pamięcią, merchant będzie bardzo windował ceny w górę. Będzie starał się nas oszwalić. Ale w sumie czas to pieniądz. Więc wcale mu się nie dziwię. Tam nam pani jedna
mignęła. Mamy pana z laską dynamitu. Rablo, rablo. No dawaj. Zagrajmy. Nie zagrajmy wy, ale zagrajmy kurna, jak mocno ciskasz tym dziadostwem. Smoglibyśmy to pięknie ugrać na własną korzyść i na przykład wykorzystać tego pana, żeby przeorał nam tutaj towarzystwo. Bo komitet powitalny na nas wręcz czeka i czyha. Więc jeśli oni by tutaj ładnie nam podbiegli, to i dobrze by ich ten dynamit wyorał. Ale to jest ryzyk fizyk. Bo jeśli coś spierdzielimy, może obrócić się na przeciwko nam. Iba, iba. Z racji tego, że El Mutanto już się czai za rogiem. Lepiej tego szoguna było podjąć. I granatosa wydupcyć. Mocni, mocni, bardzo mocni. Sentinel ma drobne problemy tutaj, żeby ich przeorać. Strasznie dużo ich się narespiło. Nie wiem w sumie nawet dlaczego i po co. Już takie odnosiłem wrażenie wcześniej, że jest ich mniej. Pressing, pressing. Wiedzą, że nagrywki się odpaliły. A skurły synu, sparciłeś. Mają tego farta, że mogą nas zdrapnąć tutaj, jak przeskakujemy. Ale grunt, że pozamiatane. Tak, mamy jajeczko. Ale, czy jest teraz sens go wykorzystywać? Może, tak. Niewiele, bo niewiele, ale zawsze tego zdrówka nam odnowi. Dobrze, tutaj ptyśku, nie leżysz tak jakbym chciał. A, może tego noża byśmy tutaj rzucili? Ten proch w sumie tutaj zamienili. Teraz on nawet w miarę sensownie wygląda. Broń jest gdzieś skulminowana w jednym miejscu. Zasoby u góry, w prawym górnym zaś rogu ziółka, a w prawym dolnym granatiksy. Mnie to nawet w to mi graje. Uff! Ach, kurwa! Ale siadło! Pułapki, pułapki, sporo pułapek. Ale mi pizło mało w pysk. Aha, wrong. It's me, Mario. Dobre jest też to, że jeśli gra wychwytuje, że za dobrze nam idzie, stawia nam challenge. Jeśli mamy drobne problemiksy, no stara się zaadaptować do naszej sytuacji. Więc zauważcie, że miałem pustki tutaj za mo, jeśli chodzi o handguna, dropnęło troszeczkę więcej. Nie wiem do końca jak to działa, oczywiście na profesjonalną. To jest jedna wielka tajemnica, na tym przynajmniej moment. Ale to też jest mechanika zaczerpnięta z El Clasico. Rablo pięknie siadło. Gdzieś mi chyba kurły syn jeden z widłami spierdzielił. A nie chciałbym mieć tutaj flashbacku z Wiśmakiem w roli głównej. Amo, amo. To wszystko gites. Zauważcie również jak ta miejscowa bardzo, ale to bardzo się zmieniła. No tutaj jest nie do poznania wręcz, jak to wszystko wygląda. Jeszcze możemy sobie czmychnąć
nad jeziorko, potężne, wielkie, ogromne, gdzieś tam nam zamczysko majaczy w tle, mgliście, gęsto, to co kocham, to co uwielbiam. Coś tam wali, coś napindziela. Już mamy drobne skojarzenie z panem Lewisem, że dowala się do szafy, żeby go wypuścić. Open the door. Oczywiście możemy tutaj sobie tą kłódkę zestrzelić, ewentualnie z noża pociągnąć. Ale po co? Po co, na co? Nie ma takiej potrzeby. Pomalutku, powolutku. Nigdy nie wiadomo, kiedy się to nie przyda. Okej. Drobne mini laboratorium małego chemika. Widać, że miejsce mocno zdezelowane. Oraz interesująca fotografia. Ale o tym może później. Disco banjo. To jest głos niechybnej śmierci, panie Leonie. I nieuniknionej wręcz. Nakopaliśmy mu do dupala. Ja tutaj na samym początku miałem drobny taki mindfuck, bo nie wiedziałem, co on robi. Czy on stara się właśnie tam dostać, czy jednak przybija tak w łazie. Tak mi się wydaje, że jednak przybiła, nie? Miejscówka się zmieniła, ale możecie zauważyć, że szafa stoi, czyli twórcy pamiętali o tym, co najważniejsze. Że jednak trzymamy się klasyka i trzymamy się jakiegoś utartego schematu ciekawostkowego, że tak nazwę. Ciemnica, strachy na lachy. Tu nic nie ma. Tu również nic dojrzeć, zgarnąć nie idzie. A tu jakaś szyneczka. Jakieś mięsko jest, żeby je chrupnąć. That hurts, you know? Seemed like you really wanted to talk. How observant, señor. Now, say, you got a smoke? You know, those things will kill you. Oh, well, maybe just untie me then, huh? Joder! Not this guy! Who are you? Just stop right there! Ajajaj, niefortunnie tutaj dla Leona mają się sprawy. No, został zainfekowany Las Plagasem. Kurwa, i co to teraz będzie? No oczywiście wszyscy wiemy, ale jak to się potoczy, tego jeszcze nikt nie wie. Przynajmniej no, osoby, które nie ograły całości. Jak to mam w zwyczaju na tym oczywiście kanale, jeśli dotrwaliście rezydenci zła do tej minuty, będzie mi niezmiernie miło, jeśli zostawicie w sekcji komentarzy hashtag niech będzie wioska, o, dla uczczenia tutaj właśnie tej słynnej wioseczki. Przypnę wam za to serduszko, jeśli mi sprawicie taką przyjemność. Ja tymczasem oczywiście żegnam się z wami, zapraszam do naszych mediów społecznościowych, które znajdziecie w opisie tego materiału, wszystkie przydatne linki. Co zaś będzie nas czekało w drugim odcinku? No, sami zobaczycie. Tymczasem ja żegnam się z wami, do zobaczenia i do usłyszenia. Bios Gondios w Lewisowym stylu. Cześć, hej! Keep your eyes on the road ahead. Don't be drawn into the light.